Cześć, witajcie na portalu wideotesty.pl, a dzisiaj mam dla Was test tego oto cacka zbudowanego z kawałka kartonu, soczewek oraz miniaturowego magnesu. Jest to Legato Cardboard zbudowany na wzór Google Cardboarda zaprezentowanego w zeszłym roku jako wstęp do wirtualnej rzeczywistości, oczywiście oprócz samego Google Glass. Zobaczymy, co ono potrafi i spytamy o to ludzi w Poznaniu. Zapraszam! Legato Cardboard 3D jest gadżetem nieco różniącym się od Google Cardboard. Dodano kilka usprawnień względem pierwowzoru, ale nie obyło się także bez elementów, które zostały niepotrzebnie usunięte. Takimi można określić bez wątpienia mocowania na rzep. Z kolei na plus należy zapisać zdecydowanie miejsce na zamocowanie paska nagłownego oraz szczelinę, w którą można włożyć przewód USB. Recenzowany gadżet pozwala na zamontowanie smartfonów o maksymalnym rozmiarze 14,8 x 7,5 cm. Kompatybilne są więc modele takie jak Google Nexus 4 czy 5, Samsung Galaxy S4 i S5, Motorola Moto X, Sony Xperia Z czy LG Optimus G. W zestawie znajduje się odpowiednio przycięty arkusz kartonu, który musimy samodzielnie złożyć. Zamontowane już są w nim dwie plastikowe soczewki o powiększeniu 1,5 raza oraz magnes neodymowy. Dostajemy także teczkę, w którą całość możemy zapakować. Nagrywamy test takiego czegoś, wiesz w ogóle co to jest? Zakładam, że jakaś lornetka. No nie. Wiesz co, to jest rzeczywistość rozszerzona? Znaczy można w sumie to porównać do lornetki. To jest karton, który się składa z dwóch soczewek i kartonu. Jeden jest złożony w taki sposób, że możesz tam włożyć smartfona do środka. Mhm. Słyszałeś o czymś takim, nie wiem, jak Google Glass albo Oculus Rift? Nie jesteś raczej geekiem technologicznym. No to bardzo fajnie. To patrz, to teraz jakbyś mogła sobie przyłożyć i popatrzeć sobie w to, tylko jakbyś tutaj chwyciła, o tak, żeby mi smartfon nie wypadł. I może jak się obracasz w różne strony, to kamera wtedy tam się też obraca i idziesz w tamtą stronę, nie? No, podoba Ci się? No, bardzo fajnie. Mhm. Bardzo. Okej. Okay. Trzeba byś coś takiego mieć w przyszłości? Kupiłabyś sobie coś takiego? Wiesz co, ja... Na przykład do oglądania filmów. Może do oglądania filmów prędzej, ale raczej nie wiem, wątpię. Chyba, że bym miała przepływ takiej gotówki, który by... Rozumiem. Jakiś fan, to tak. A jak myślisz, ile to jest warte, ten karton z soczewkami? No nie wiem, skoro to jest karton z soczewkami, no to zakładam, że... No ile byś dała za to? 50 zł. O, a trafiłaś, idealnie, kosztuje 50 zł. Okay. Czyli generalnie Ci się podobało? Było spoko, no. Było spoko. Dziękuję bardzo. Czyli sobie po prostu spojrzał do środka i powiedział, jakie są Twoje wrażenia. Jakbyś tak, no najlepiej dwoma rękami, jak chwycisz. I jak się obracasz, to w tę stronę, w którą się obracasz, to jakby idzie postać, która tam jest w tej grze. No zajebiste, fajne. Zajebiste, naprawdę. Podoba Ci się. Nie znam się to bardzo na sprzętach, nie? Ale mogłoby być odrobinę lepsze. Bo na tym możesz, no nie wiem, jeszcze grać w jakieś gry albo oglądać sobie filmy. To jest podstawowa wersja z kartonu, czyli karton plus soczewki. Czyli generalnie Ci się spodobało, tak, na pierwsze fajne, wrażenie. Naprawdę, no. I jak myślisz, ile to jest warte? Sam karton plus soczewki, bo w środku jest smartfon, który jakby nie jest częścią zestawu. Sam karton plus soczewki? No myślę, że jak pytasz, to pewnie niedużo, nie? No. Ze 3 dychy. Dobra, czyli generalnie pozytywnie. Fajne, naprawdę. Dziękuję bardzo. Zobaczysz? Nie, nie. Zobacz, naprawdę fajne. Przejdźcie do przodu albo co? Szczerze mówiąc, nigdy nie miałem do czynienia z oryginalnym cardboardem, lecz mogę na pewno stwierdzić, iż soczewki są dosyć dobrej jakości, chociaż nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby były lepsze. Jakość obrazu w zupełności mnie zadowala. Testowałem na smartfonach LG Optimus G, Samsung Galaxy S4 i Sony Xperia Z. Za to pole widzenia już niekoniecznie. Cardboard znacznie je ogranicza i z łatwością można dostrzec to, co jest z boku, tak samo jak krawędzie naszego smartfona, a to wszystko nie sprzyja zjawisku imersji. Trudno się jednak z producentem nie zgodzić co do odkształceń. Faktycznie nie są one szczególnie zauważalne przy krawędziach. Niestety bardzo zawiodłem się na klapce tego magicznego pudełka. Wygląda na to, że Legato chciało dobrze, ale nie przewidziało, iż karton to materiał, który dosyć szybko się eksploatuje. Zamknięcie, które ma trzymać nasz smartfon w bezpiecznej pozycji, owszem, spisuje się, ale tylko do pewnego czasu. Po wielokrotnym otwieraniu i zamykaniu tej pokrywy, po prostu traci ona swoją wytrzymałość. Dlatego też zastosowanie rzepów byłoby w tym miejscu najrozsądniejsze. No i ostatecznie kilka słów na temat dźwięku.
faktycznie mamy tutaj do czynienia z pewnym zjawiskiem akustycznym, dzięki któremu to, co wydobywa się z naszych głośników, jest lepiej słyszalne po umieszczeniu w kartboardzie. Generalnie rzecz biorąc, opis legato kartboarda na stronie producenta zgadza się mniej więcej z tym, czego możemy się po tym produkcie spodziewać. Możesz się rozglądać generalnie, nie? Jak patrzysz, to jak ruszasz głową w różne strony, to masz, to się rusza razem z tobą, że tak powiem. Rozumiesz, o co chodzi. No i co o tym powiesz? W sumie tak, no tak twoje emocje, na szybko. No takie nie wiesz, okej. Okay. A wyglądało to realnie? No to już tak, bo miałam to w sumie przy oczach. Tak. Jak się ruszałaś, to się ruszało razem z tobą? No takie fajne, ale jakoś tak mnie do kupy nie urywało. O, no o to chodzi, no dobrze. A wiesz co to jest Google Cardboard, albo Google Glass, albo Oculus Rift? No to ogarniam, no. Ja chciałem, żebyś opisał, jak to ci się podoba, czy to ci się w ogóle podoba, jak ci się podoba, nie wiem, grafika, i ogólnie, czy czujesz taką imersję? To mnie nic nie zabije tutaj. Nie, nic cię nie zabije, po prostu sobie chodzisz i patrzysz. Dobra, sobie na... Mogę się po prostu tak obracać? Tak, i w tę, którą stronę się obrócisz, tą idziesz jakby. Aha, dobra, to jest jakiś pirek. O, ogarniam. Nie powiem, że spoko jest najlepsza muzyka, to miało... Widzę, że się wczułeś. Tak. Nie, to jest naprawdę całkiem w porządku. To jest takie... Aha, jest. Dobre. Więc powiem, że jakby się dopracowało grafikę i... Nawet spoko, jak się wejdzie na kamień, to się poskakuje. Ile bym za to zapłacił? Tak, gdybyś miał kupić coś takiego. Jakbym miał za sam karton, tak? Tak, no za karton z soczewkami, wiadomo, nie? Za karton z soczewkami. Nie wiem, tak 75 zł. O, no to dużo, bo to kosztuje 50 zaledwie. Ale czyli generalnie masz w ogóle jakąś myśl, żeby coś takiego w przyszłości kupić sobie do czegokolwiek, takie coś z kartonu, czy... Wiesz co, tak bardziej... Nie wiem, film możesz sobie tam oglądnąć, co tam jeszcze? Możesz sobie pograć w jakąś grę, chociaż mało jest aktualnie kompatybilnych gier. Wiesz, jeżeli miałbym jak grać w jakąś sobie grę i miałbym sobie przyrzepić do twarzy, no to okej, okay, to bym sobie pograł w coś. Mhm. Ale tak na dłuższą chwilę, jak to się ściągnie, no to no, oczy się męczą. No wiadomo. Długo zastanawiałem się nad użytecznością tego gadżetu. Po wyjściu na ulicę, kiedy to losowi ludzie mieli okazję przetestować produkt Legato, doszedłem do jednego wniosku. Ci, którzy już wcześniej zaprzyjaźnili się chociażby z Oculus Riftem, podchodzili do tematu z zaciekawieniem, ale od razu zauważali wadę kartonowego pudełka. Przede wszystkim nikłą wygodę użytkowania. Z kolei osoby nie mające nigdy wcześniej styczności z rzeczywistością rozszerzoną były bardzo zadowolone i wręcz podekscytowane nawet prostymi animacjami wyświetlanymi na kartboardzie, a wrażenia z poruszania się i obracania głową w trakcie korzystania z gadżetu określali bardzo pozytywnie. Ostatecznie trudno mi oceniać ten produkt, który nie ma do końca praktycznego przeznaczenia. Ten test potraktowałem w ramach ciekawostki technologicznej, pewnego rodzaju demonstracji tego, co w przyszłości może nas czekać. Muszę jednak przyznać, że miło spędziłem czas z Legato Cardboard 3D. Było to coś nowego. Oglądanie filmów na YouTube, które pojawiały się na wirtualnej ścianie, czy wycieczka po Chicago z perspektywy pierwszej osoby, przysporzyły mi wbrew pozorom sporych wrażeń. Jednakże zdecydowanie nie jest to gadżet, przy którym można spędzić długie godziny. Nawet po zamontowaniu paska na głownego, po kilkudziesięciominutowym użytkowaniu zaczyna doskwierać nam kartonowy element spajający całą konstrukcję, który niestety wbija się między brwi. Warto jednak sprawić sobie coś takiego chociażby po to, żeby poznać, przynajmniej w jakimś stopniu, rzeczywistość wirtualną. Bądź co bądź, jest to dużo tańsze rozwiązanie niż Samsung Gear VR, do którego potrzebujemy jeszcze przecież smartfona Galaxy Note 4. Legato Cardboard 3D muszę docenić przede wszystkim za solidną jakość wykonania. Dobrze byłoby, gdyby producent postarał się w przyszłych wersjach tego gadżetu o lepsze walory eksploatacyjne, przynajmniej na tyle, na ile pozwala karton. Chyba że ujrzymy gogle VR od Legato zbudowane z materiałów syntetycznych. Kto wie? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę w tej recenzji na portalu videotesty.pl. Zachęcam Was do oceniania tego testu łapką w górę i komentarzem poniżej. Zapraszam Was do innych filmów, do relacji z JN 2015 oraz do lajkowania naszych profili na portalach społecznościowych. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa!